Siemka, chciałbym Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie na kosę, który organizuję na stronie Hellcase. Zasady giveawaya są następujące. Musicie użyć kodu Mateo, który daje Wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej 2 dolary przy użyciu kodu MateoBonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu, subskrypcja mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Na mapie Deniuk. Miszo. Już zejściem na dół, Rejko trafia na wrota, natomiast cały czas mają predyspozycję do wygrania tej rundy gracze idę na dół, no bo w sumie to ta nazwa zobowiązuje i zaatakowany bonsai dolny na Niuku, Taz walczy z CZ-ką, Taz jeszcze jakieś piruety wykonane teraz, Miszo nie miał już amunicji, no ale Hades wszystko kończy. Pędzelek otwiera to wejście, proszę bardzo, jeden, drugi, Hades jeszcze ubezpieczał swojego partnera, no zostaje Rejko, zostaje Aziz. Jeszcze próbował tam coś skanować Rejko, Aziz z jednym fragiem, ale Hades natychmiast odpowiada. No i Rejko w sytuacji 1 na 2. No, Kamil pokazywał dzisiaj, że może wygrać taką rundę, ale wygranych rund to by było już 8 do 0. Tym samym terroryści zapewniliby sobie prowadzenie w pierwszej połówce. No, patrząc na to, jak ten mecz się układa, to jak duże prowadzenie, pędzelek, Miszo trafiają, zostaje Rejko. Jeszcze wcześniej dołożył swoje Hades, Rejko, dwa fragi. No i teraz pytanie, czy Kamil to zrobi? Nie, Hades! Miszo likwiduje gruchę, już wyrównają tutaj większe szanse mają gracze idę na dół, no bo to jest przewaga jednego zawodnika. Chciałem powiedzieć, że wyrównali stan osobowy, oni w zasadzie wyszli na prowadzenie w tym aspekcie. No, Taz zlikwidowany jest Rejko. Rejko, co on wyprawia? No, trochę teraz zaświrowałem tą sytuacją. Rejko, cztery fragi, jest pierwszy punkt. Mógł coś dla siebie znaleźć nawrot, trafia Hades. Trafia pędzelek, 2 na 3 w tym momencie, 30 sekund do końca, Hades sprawdza maina. No tak ustawiony i na krycie, ewentualnie venta i na właśnie podejście z maina, Rejko nie daje rady, 2 na 2, Grucha Aziz kontra Hades pędzelek, kto tutaj okaże się lepszy, Grucha za sajtem, likwiduje pędzelka, 18 sekund, Hades, proszę bardzo, no zoom, trzeci frag, on ma pakę, będzie mógł tą pakę podłożyć, no, czyżby to była kolejna kapitalna akcja Olka Miśkiewicza. Zobaczmy za moment. Grucha jednak przechytrzył teraz Hadesa. No ale wielu zakładało przed tym meczem, że to będzie spotkanie bardzo niewygodne dla Honoris. No ciężko się gra na te miksy i to jest potwierdzenie tej sytuacji. Teraz postawili wszystko na jedną kartę, wyjeżdżając tak naprawdę na bombside'a. Zawodnicy Terro, zostaje się tylko Hades. 3 do 12. Kirby już ze skrótem dworu, no skontruje to nasze podejście, 2 fragi, 3 fragi, dopiero Taz jest w stanie dać refraga, Grucha wyeliminowany, pozycja Taza jest znana, no ale tu jest nawrót za wupą, jest wyeliminowany Grucha, nie dał rady Taz, proszę bardzo, nawrot ze snajperką nie zawodzi, Aziz musi się ratować smokiem, Neo będzie od dużych drzwi, Miszo za chwilę wejdzie na plecy, pędzelek jeszcze gdzieś w korniku, paka podłożona. Neo chce zająć taką pozycję, której nawrot nie będzie się spodziewał. Nawrot instynktownie przez tego smoka. No, trochę szczęścia miał, bo gdyby nawrot był lepiej dysponowany, to już by Grucha był wyeliminowany. Hades, proszę bardzo, raz, dwa z beznadziejnej sytuacji. Hades i tak wyciąga 2 fragi. No, kapitalna forma indywidualna Hadesa. No ale do niedawna zachwycaliśmy się tą jego grą właśnie w Wiśle. Grucha teraz zlikwidował nawrota. 3 na 3. Taz jest obity, już wyeliminowany, ale Rejko był w stanie szybko odpowiedzieć. Ważny frag od Gruchy. No i zostaje już tylko Kirby. No myślę, że jeszcze w tej rundzie będziemy w stanie się wybronić. Kirby sam na 2 graczy Honoris. Teraz to już też walka o to, aby ten wynik był chociaż troszeczkę lepszy. Grucha
Na 11 HP. Grucha ustawiony na drzwiach, czeka tutaj z jakimś smokiem. Grucha, no jest pomysł na to, jak rozegrać tą rundę. Pytanie, jaki będzie efekt końcowy. Grucha nie daje rady, pędzelek, dwa fragi aż z tego wszystkiego. Jeszcze Rejko obity do 17 HP, no nie wygląda to dobrze. Co prawda daje trafienie Rejko. Teraz Neo, jak nie z AWP, to z Digla. Neo w sytuacji 1 na 2, zobaczmy. Będzie atakowany z dwóch stron, Neo próbuje walczyć, niestety koniec, 16-9. Tylko że Flashpoint jest to kolejny major od Valve, to mamy już tam polskie drużyny Anonymo, które dostało się w poprzednich kwalifikacjach. Oraz X-Com, to już pierwsza wymiana fragów Sinopsi na odnodze eliminuje Miszo, ale tutaj pędzelek rozpędza się, już dwa fragi pod nogą, to jest Sener z CZ-ką na krótko zagrał na tym bombside B, co przyniosło znakomity skutek. Wychylił, puścił full auto z tej CZ-ki. Bardzo wielu zawodników decyduje się na to, żeby grać do CZ-kę właśnie pod tym bombside'em B, kryjąc dolne wejście. Sener znowu z tą CZ-ką, z kolejnym fragiem, już trzy fragi na koncie tego zawodnika. CZ-ka naprawdę zdała taki niesamowity damage. Ten zawodnik, spójrzmy, gra bez Kevlara, ale Hades teraz piękny frag. Czy uda się Hadesowi wykończyć to rundę? Tak jest, widzowie, Polska górą! Hades! Pech chciał, że nawet nadział się na tego zawodnika, który tą broń już miał zachowaną. Nie było informacji o tym, że reszta gra rundę full. Da Kirby z dwoma ważnymi fragami. Teraz Guri to jeszcze bardzo pobijane, gdyby Kirby wychylił w idealnym momencie. Tak jest, Kirby świetnie rozgrywa tę rundę. Trzy fragi już na jego koncie. Teraz ważne jest to, aby odciął sobie pozycję, by mógł cofnąć. Miszo teraz wychyla pojedynkę, jednak udaje mu się zdobyć tą przewagę dla polskiego zespołu. Miszo, ważne jest to, żeby nie zginął. Bardzo ważne jest, żeby ugrał jak najwięcej czasu. Ale Sener chciał zaskoczyć naszego zawodnika wychodząc przez tego smoka. Odcięli sobie pozycję, nie nasieli się na AWP, to wszystko tutaj może się ułożyć po naszej misji. Jest tutaj zawodnik Blink podsadzony w SC. Także może być on zaskoczony zawodniku. Kirby z jednym fragiem. Ależ ty pięknie, Kirby rozgrywa tę rundę. Kirby z drugim fragiem. Miszo teraz waży, żeby wycofał, nie zginął. Tak jest, na szczęście GX mili się z tej AWP. Ależ tutaj Miszo zapomniał o tym, że GX może być wcelowany w ten cross. Zaskoczyło Miszo. Niestety tracimy naszego zawodnika. Mamy sytuację 1 na 1. GX z AWP kontra Kirby z Kałachem, który miał mało HP. Teraz Panfla to zaczyna fragowanie. Jeden, drugi, trzeci frag. Prawdopodobnie uda mi się zrobić tego, jednak nie. Kirby teraz odpowiedział. Hades teraz wykorzystuje chwilę nieuwagi, że zawodnicy Blink wycofali pod ten bombside B. Udaje mu się zdobyć fraga. Jednak tylko na jednym fragu się kończy. A my jesteśmy tutaj praktycznie wyzerowani. Ci zawodnicy grają jakieś agresywne ustawienie pod tym bombsidem B. Tej Hades, piękny frag na GX-ie. Czy będzie spodziewał się, że zawodnika stojącego tam na krótko za tym elektrykiem powinien, ponieważ Synopsi nie kryje tutaj, kryje tą odnogę i Hades doskonale wiedział, że jeszcze jeden z zawodników będzie stał pod tą odnogą. Widzimy jeszcze jakiś podwójny fake. Hades teraz zmieniła WP na Kałacha i zdobywa tą trzecią eliminację dla naszych zawodników. Świetna runda w wykonaniu Hadesa. Pędzelek teraz wykorzystuje to, że Juan Flatro nie wykorzystał to, że Mac jest bardzo silny na te bliskie dystanse. Nawrót jednak szybko Synopsie mu wybija ten pomysł z głowy, żeby skłócić zdobytą eliminację otwierającą. I już nawrót zebrał cenne informacje, że Synopsie zagrał tego Maga, że zawodnicy Blink będą grali bronię. Także spodziewajmy się tego, że ta runda nie jest taka łatwa do wygrania i musimy się skupić w takim samym stopniu, jakby zawodnicy grali pełnego fulla z pełną bronią. Nawrót teraz piękny, trzy eliminacje, ależ nawrót teraz jedzie z przeciwnikami, już trzy eliminacje na jego koncie. Czy dołoży czwartą? Tak jest, czwarty frag na koncie i nawrota już poszedł pewnie kol, zostawcie mi. Będzie tej dojazd celki, snajper już wcelowany w naszych zawodników. Jeżeli tylko pójdzie dobry flash, to na pewno przeciwnicy będą zaskoczeni. Ależ Kirby z ważnym entry fragiem. Piękny frag od Kirby'ego. Ważne, żebyśmy się teraz nie przestraszyli, żebyśmy tylko nie zatrzymali się, na chwilę nic nie robili. Nawrót z jednym fragiem, nawrót z drugim. Ależ była ta poprzednia runda ważna, że nawrót tak sobie wjechał przeciwników. Miszo teraz z kolejną eliminacją. I piękna runda w wykonaniu polskich zawodników. Zobaczmy teraz.
Czy Miszo będzie miał okazję wykazać? Miszo z jednym fragiem, Miszo z drugim. A jak blisko było tego trzeciego fraga, jednak GX udaje się zdobyć eliminację naszym zawodniku, jednak Hales popisuje się pięknym refragiem z tym scoutem na odległość. Te Kilby, świetna pozycja, jeden frag. Utrzymał się, to bardzo ważne, że Kilby zdobył tego fraga i cały czas się utrzymujemy w przewadze. Hades teraz bardzo agresywnie rozpędził te flauty i udało mu się. I fleszyk od Hadesa. Zawodnicy już są przestraszeni, Hades z jedną eliminacją zmienia teraz swoją pozycję bardzo przytomnie, bardzo mądrze gra Hades teraz, żeby Kirby przykrył tą pozycję Hadesowi, tak jest, piękny cover od naszych zawodników. I to już Hades z kolejną eliminacją, ale ta WP jest bardzo ważna na tej mapie, na mapie The Train. Już Juan Flatro biegnie na tego respa, CD już chowa ta broń. Już Synopsis prawdopodobnie będzie kontrolował te plecy, Synopsis z jednym fragiem. Synopsis tylko prawdopodobnie dobrze kolejny frag, już wie o tym, że tutaj ma niesamowitą akcję, aby zdobyć jej salę. Miszo tutaj kasuje zawodnika Blink z USPA. Exlor po tym bombside B. Hades na szczęście z jednym fragiem poszedł flash. Skutecznie się Hades od tych flash odwraca. Tych Hades do tego flasha. Hades z jednym fragiem, Hades z drugim fragiem, Hades z trzecim fragiem, ależ ta runda się idealnie dla nas układa, ależ to było piękne ustawienie pod tym bombsidem B. Możemy mówić naprawdę o sporym szczęściu z tym trafieniem decyzji, nawrot wykończy tę rundę. Teraz wejście prom sobie, Hades idealnie zrutował z jednym fragiem, to jeszcze Miszo na tym się, czy uda mu się zdobyć tego fraga, niestety Miszo nie zrobił ani jednego z przeciwnika i Juan Fatu zdobywa tego fraga. Sytuacja 4 na 4, będziemy odbijali ten bombsite. Na szczęście sporo z granatów po stronie naszych zawodników. Po stronie terrorystów nic, abyśmy teraz nie dali się pojedynczo powyciągać na WP. Kirby już zamyka od pleców, bardzo ważne, aby terroryści bali się o te plecy. Pędzelek dokłada kolejnego fraga, sytuacja 4 na 2. Też teraz GX, ale szczęście naszych zawodników. Teraz Kirby niech poczeka, ależ to niestety pewnie nasz zawodników. Hades na szczęście odpowiada fragiem, sytuacja 3 na 1, Juan Flatro tylko z jednym fragiem. Mamy 3 def na naszym koncie. Juan Flatro z pierwszą eliminacją, Juan Flatro z drugą. Czy nawet zdobyć tę eliminację, czy nawet zdąży rozbroić tą bombę? Na szczęście znajduje ją w tym smoku i bomba będzie brojona. I ledwo wygrywamy tę rundę. Teraz Miszo gra agresywnie po tym side B. Już jest informacja o tym, że jest to wejście po tym side B. Miszo z jednym fragiem, Miszo z drugim. Szybki refrak od Senera. Pędzelek teraz tutaj będzie zamykał od rabiny, teraz on słyszał o tym, że Juan Flatro będzie chciał lurkować nam plecy, Juan Flatro zostanie wyeliminowany, tak jest, sytuacja 4 na 2, ależ to wszystko pięknie wygląda, ależ tu są prognozy na wygranie tej rundy, Senner i Guli to bardzo poobijanie, mamy dwa defuzy, mamy jeszcze smoka, mamy flesze, możemy tę rundę naprawdę zagrać tak jak chcemy, pędzelek teraz z pięknym skalem na Sennerze, sam Guli to 1 na 4, nie wierzę, po prostu nie wierzę w to, że Gulito może tą rundę jeszcze wygrać. Tutaj pędzelek zapłatał bombę bez defuza. Musimy przyjść tę pozycję. Musi zawsze, musi ktoś trafić tego fraga na przeciwniku i Gulito już wyeliminowany. Wygrywamy 16 do 14.